Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie o jednostce specjalnej, jako że nie było fajnej rocznicy w tym tygodniu. Tak się zastanawiałem, czy zrobić o najlepszej, czyli o Navy Sealsach, czy zrobić o protoplaście dzisiejszych jednostek specjalnych, czyli o SAS, czy może o polskiej jednostce specjalnej. Wybrałem polską jednostkę specjalną, tylko że nie teraźniejszą, a przeszłą. Dzisiaj będzie o Husarii, czyli najlepszej kawalerii w historii świata. Bardzo prawdopodobne jest, że Husaria zawdzięcza swoje początki Serbom, którzy po klęsce na Kosowym polu w 1389 roku szukali zemsty na Tatarach, dołączyli się do Polaków i tak wspólnie, wymieniając się doświadczeniami, po 100 latach powstała Husaria. Początek jej istnienia datuje się na 1500 rok. Zanim przyjrzymy się bitwom husarzy, kiedy to zazwyczaj przewaga liczebna przeciwnika nie schodziła poniżej współczynnika 1:10, przyjrzyjmy się ich uzbrojeniu. Podstawą uzbrojenia husarza oczywiście był jego koń, bo kimże bez konia byłby sam husarz? Koń husarski to było skrzyżowanie polskiego tarpana ze wschodnimi gatunkami, perskimi czy tureckimi. Taki koń łączył ze sobą sprzeczne cechy. Dobrze wyglądał, był szybki, dobrze znosił trudy wojny oraz zadowalał się średnią jakości paszą. Dalej idąc, to po czym rozpoznajemy husarię, to kopia husarska. Osikowy kołek o długości ponad 6 metrów, wydrążony w środku, ważył około 2,5 kg, czyli 3 razy mniej niż piki, które stosowali zachodni pikinierzy i które mierzyły około 4 metrów. Przewaga długości kopii nad piką sprawiała to, że husarz pierwszy atakował pikiniera i po prostu go zabijał. Niczym dziwnym było nabijanie 2-3 ludzi na jedną kopię, a niektóre źródła podają, że rekord wynosił 6 ludzi nabitych podczas jednego ataku husarza. Broja płytowa husarza miała 8 mm grubości, dzięki czemu mogła sprostać każdemu 18-wiecznemu muszkietowi. Kiedy husarz już stracił swoją kopię, walczył szablą. Była ona dobierana indywidualnie do każdego husarza. Do tego każdy husarz miał 2 sztuki pistoletów, których używał do walki na bardzo bliskim dystansie. Bardzo charakterystycznym elementem, prawdopodobnie tylko ozdobnym, były skrzydła mocowane albo u siodła, albo na plecach husarza. Nie zawsze to była para skrzydeł, czasem to było jedno skrzydło. Zawsze to było także skrzydło wystające ponad głowę. Skrzydła husarskie były stosowane podczas parad, czego doskonałym dowodem jest tak zwana rolka sztokholmska. Przedstawia ona uroczysty wjazd husarii do Krakowa 4 grudnia 1605 roku z okazji zaślubin króla Zygmunta III Wazy z arcyksiężniczką austriacką Konstancją. Jednak zastosowanie piór w walce spędza historykom sens oczu. Jednak niektórzy z dzisiejszych rekonstruktorów uważają, że łopotanie piór uspokaja konie, jednak sami nie umieją tego wytłumaczyć. Na niektórych obrazach, jak na przykład na obrazie dla Jana III Sobieskiego, który przedstawia bitwę pod Wiedniem, widać, że husarzy mają doczepione pióra. Jednak na niektórych obrazach ich nie widać. Jeżeli chodzi o same pióra, to były to pióra orle, sokole lub sępie. Pocztowi, czyli jakby giermkowie husarzy, nosili pióra zazwyczaj gęsie, ale były one przefarbowywane. Dodatkowo każdy husarz wystawiał od 2 do 4 pocztowych, którzy mieli bardzo pewne uzbrojenie, gdyż razem z towarzyszem husarskim brali udział w walce. Wystawienie takiego pocztu to około 5000 tamtejszych złotych, czyli mniej więcej średniej wielkości wieś. Więc husarz sam musiał zadbać o swoje uzbrojenie, a żołd kwartalny jego wynosił zaledwie 200 tamtejszych złotych. Jeżeli znamy uzbrojenie husarza, przyjmijmy się jego wyszkoleniu. Zazwyczaj miejsce w husarii było dziedziczone z ojca na syna, więc husarz trenował swojego syna już od najmłodszych lat, by ten w przyszłości zajął jego miejsce. Wokół dworu budowane były około 30-metrowe tory, w których przyszły husarz ćwiczył jazdę konną, czyli galop, zawracanie, cwał. Częstym ćwiczeniem husarskim było zawieszanie małego pierścienia, mniej więcej obrączki. Ćwiczenie polegało na tym, by kopią trafić właśnie wewnątrz tego pierścienia, w pełnym cwale, czyli mniej więcej 60 km na godzinę. Taktyka stosowana przez husarię ograniczała straty własne, tak w przypadku salwy z muszkietów, jak i bezpośredniej konfrontacji z pikinierami. Na początku
Husarze jechali dosyć lujnym szyku, w odstępach około 3-metrowych, dzięki czemu muszkieterzy nie mogli w nich trafić, gdyż wyobraźmy sobie, że pędzi na ciebie około 100 ciężkich kawalerzystów. Czy celowałbyś dokładnie? Raczej nie, oddawałbyś strzały w ogólnym kierunku, tak jakby jak reszta twoich towarzyszy. Zwyczaj takie strzały były niecelne. Cała formacja była niezwykle zgrana. Husarze potrafili w czasie jazdy rozluźnić szyk, aby później z powrotem go złączyć, tak by jechać w kolano w kolano. Bardzo często muskieterzy chowali się za pikinierami. Husaria, kiedy miała naprzeciw siebie pikinierów, przyspieszała. Bardzo często stosowaną praktyką był wjazd pierwszego szeregu pocztowych w szereg towarzyszy, dzięki czemu impet husarii jeszcze bardziej się zwiększał. Jak już wspominałem, kopia husarska była dłuższa niż pika pikinierów, dzięki czemu husaria atakowała pierwsza i ponosiła mniejsze straty, a cały impet szedł w ludzi i piechota nie miała żadnych szans w otwartym polu. Jedyne miejsce, gdzie mogli szukać ochrony, to były albo głębokie rowy, albo jakieś umocnienia zbite na przykład z wozów, czy z czegokolwiek. Dlatego husaria bardzo często korzystała z pomocy piechoty czy lekkiej kawalerii. Piechota robiła wyłom w umocnieniach, tak by husaria mogła wjechać i dopaść przeciwników ukrywających się za tymi umocnieniami. Natomiast lekka jazda była stosowana do tego, by objeżdżać przeciwników. Tutaj na obrazku mamy ustawienie roty husarskiej, czyli około 100 koni za czasów Jana III Sobieskiego. Zadaniem skrzydłowych, czyli stojących po lewej i po prawej stronie roty, było to, by pilnować szyku i w miarę potrzeby go rozluźniać lub zwężać. Chorąży miał w opiece sztandar. Zazwyczaj był to najlepszy husarz z całej roty. W razie, kiedy sztandar by został utracony lub zniszczony, rotmistrz czy hetman miał prawo ukarać chorążego karą śmierci. Taką samą karą karano dezerterów, w którym usyłku husarii zdarzało się coraz więcej, a zadanie to powierzano zajeżdżającym. Rotmistrz prowadził całą rotę do ataku, następnie wycofywał się i nie brał udziału w walce. Zadaniem porucznika było dopilnowanie wykonywalności rozkazów rotmistrza. Jeżeli sam prowadził rotę, zastępował go jego namiestnik. Taktyka, uzbrojenie i wyszkolenie husarzy dało efekt taki, że była to najlepsza kawaleria wszechczasów. Jednak tym, co pchało szlachciców do tej jednostki, były dwie rzeczy. Pierwszą z nich było poczucie spełnienia obowiązków wobec ojczyzny, a druga sama sława. Najsłynniejszym husarzem jest Stefan Czarniecki, którego dzisiaj mamy w hymnie.
XVIII wiek to już schyłek husarii, ale nie dlatego, że coraz bardziej powszechna stawała się broń palna, ale z tego względu, że też to był schyłek Rzeczpospolitej. Po długotrwałych i licznych wojnach Rzeczpospolitej zaczął się kryzys. Minął złoty jej wiek. Szlachcice już nie mieli tyle pieniędzy, by wystawiać własne poczty i ponosić tak gigantyczne koszty. Husaria została zniesiona podczas obrad Sejmu w 1776 roku. Jednak dzisiaj pamiętajmy o tej jednostce, bo gdyby nie ona, to prawdopodobnie Wiedeń mógł upaść. A wtedy cała Europa modliłaby się do Allaha, a nie do kogo chce, tak jak jest teraz. Tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!